Do tego pomogła mi szalenie inna rzecz. Zobowiązanie, jakie dałem swojej żonie. Dałem jej przyrzeczenie. Jak zbuduję ci dom, ona powiedziała, nie wierzę. A ja uparłem się i zbudowałem. Jest to, co nazywaliśmy holem. No, teraz mówimy o tym raczej jako o pokoju kominkowym, bo rzeczywiście jest tutaj duży komin, pięknie rozbudowany przez w pomyśle Sicińskiego. Teraz jesteśmy w pokoju, gdzie przemożnie panuje Kazimierz. I to z epoki Pruszkowskiego, z epoki dwóch księżyców, tej mojej książki, która się oparła na motywach tak zwanej Pruszkowszczyzny, tych szczęśliwych kilkunastu lat. To jest pokój, który miał być gabinetem mego męża. A jakoś tak się ułożyło, że właściwie my oboje pracujemy na górze. Wzruszającym przedmiotem jest ta tak zwana płachta turkestańska. To jest jedyny zabytek z naszego warszawskiego życia, z naszego mieszkania na Placu Trzech Krzyży. Jesteśmy na górnym piętrze domu, w tej jego części, którą ja osobiście najbardziej lubię, gdzie toczy się nasze codzienne życie. Za arkadą stoi biurko, też raczej stylowe, powiedzmy może Biedermeier, i to jest moje biurko i tam ja spędzam wiele godzin każdego dnia na pisaniu albo przynajmniej na usiłowaniu pisania. Muszę to powiedzieć, że nie jest to cały ten dom, ma raczej znaczenie takiego kuriozum do pewnego stopnia, jako mieszkanie, jako ambicja, jako tęsknota do domu, ludzi wyrzuconych poza nawias tego kraju przez wojnę. Ten punkt atrakcji, którym ten dom był dla nas zawsze w czasach naszej emigracji. Nie jest to ani pałac, ani jakaś bardzo wytworna willa, ani to nie są funkcjonalne, znakomite meble. To jest po prostu taki azyl i miejsce, w którym się zakodowały nasze wspomnienia, nasze doświadczenia w różnych krajach Europy, w których przebywaliśmy po opuszczeniu Polski we wrześniu 1939 roku. No i z całą skromnością, nie spodziewając się żadnych wielkich efektów tego domu, przekazujemy go do oglądania ludziom ciekawym,
podróży swoich rodaków i śladów tych podróży, tych usiłowań, tych prac, które prowadzili zarówno w domu, jak poza domem, do którego nie przestawali tęsknić.